pod jednym z filmów o LibreOffice Cornado 20 AS pyta, czy tym programem da się nadrukowywać przekazy pocztowe, formularze urzędowe itp. LibreOffice to jest dobry program do tworzenia dokumentów, ale do wypełniania gotowych druczków chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem. Jest inny program, który robi to bardzo dobrze i nazywa się Druki Gofin. Wchodzimy na stronę druki.gofin.pl i tutaj mamy program Druki Gofin. Klikamy na ten napis i pojawia nam się wersja, opis wersji komercyjnej, płatnej, która ma wszystkie funkcje, i wersji niekomercyjnej, bezpłatnej. I tutaj mamy taki niebieski napis wersji darmowej, niekomercyjnej. Klikamy na to i teraz mamy pobierz. Klik. No i się pobiera. Proszę, program się pobrał, klikamy. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i klikamy instaluj. OK, program został zainstalowany, klikamy uruchom. I tak wygląda program po uruchomieniu. Jak widać, druków, które można wypełniać, jest mnóstwo funkcji. Większość jest nieaktywna w wersji bezpłatnej, ale chcemy po prostu mieć łatwy i szybki sposób do wypełniania i drukowania przelewów, tak? Więc tutaj w linii wyszukiwania wpisujemy przelew, klikamy szukaj, otworzy się strona internetowa Gofina, na której pojawią się druki zawierające w nazwie przelew. I tutaj mamy polecenie przelewu wpłata gotówkowa druk dwustronny i polecenie przelewu wpłata gotówkowa druk z wąskim odcinkiem pokwitowania. Powiedzmy, że to nas interesuje. Klikamy na to. I pojawia się strona, gdzie można pobrać to w formacie PDF, co nas nie interesuje, bo PDF można jedynie wydrukować pusty i później wypełniać go ręcznie na kartce papieru, oraz w formacie Gofin. I to nas interesuje. Klikam otwórz. Druczek pobiera się. Po pobraniu klikam na druczek. I druczek otwiera się w programie. I tak on wygląda. Wygląda dość znajomo. Tutaj mamy u góry suwak, który pozwala nam to powiększać i pomniejszać. Bardzo przydatne, w zależności od tego, jak duży mamy monitor i czy ktoś ma kłopoty ze wzrokiem. Super ważna sprawa. No i wypełniamy. Od czasu do czasu pojawiają się reklamy w wersji bezpłatnej. OK, powiedzmy, że wypełniłem cały druk i teraz taki wypełniony chcę zapisać. Klikam sobie na dyskietkę i on już się nazywa polecenie przelewu wpłata gotówkowa druk z wąskim odcinkiem. Mogę część tej nazwy skasować albo mogę na końcu dodać na przykład, że to jest do Jacek Nowak i zapisać. I teraz, gdy już został zapisany, dopiero teraz mogę go wydrukować. Klikamy drukuj i on na kartce papieru będzie wyglądał mniej więcej tak. OK, i teraz, gdy go sobie zamknę, tutaj jest to, co pobrałem z internetu, a tutaj jest to, co zapisałem wypełnione. Kliknę na to. Bardzo ładnie. Powiedzmy, że teraz chciałbym coś tu zmienić i zrobić na przykład, tutaj wiadomo, że numer konta też będzie inny. Druk, no znowu reklama, druk zapisz jako, i teraz chcielibyśmy go zapisać jako Basia Kowalska. Bum. Już jest. I teraz jak spojrzę na listę moich wydruków, oczywiście ta
wcześniejsza część mogę zrobić tylko wpłata. Jacek Nowak, Basia Kowalska i tak dalej, i tak dalej. Mogę tych druczków sobie przygotować tyle, ile potrzebuję. I tak jest właściwie ze wszystkimi drukami, mogę je wypełniać i zapisywać. Jeśli ktoś trochę popracuje na tym programie, to szybko się przekona, że te dodatkowe funkcje, które są dostępne tylko w wersji komercyjnej, są przydatne i pewnie w końcu się zdecyduje, tak jak większość biur księgowych, na zakup licencji. Żeby to było jasne, nie mam nic wspólnego z Gofinem, z firmą, to nie jest reklama. Po prostu ten program istnieje od lat i robi robotę. Robi właśnie dokładnie to, co chcemy zrobić. Ułatwia wypełnianie różnego rodzaju druków. Do ZUS-ów, do urzędów skarbowych, przelewów, co tylko nam przyjdzie do głowy. Także jeśli chodzi o wypełnianie dokumentów i drukowanie tego, chyba nie ma nic lepszego. Jeśli masz jakieś pytanie, jakiś problem, kłopoty z komputerem, napisz o tym w komentarzu pod filmem. Może uda mi się znaleźć rozwiązanie i przygotuję odpowiedź w jasnej i przystępnej formie.